Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Żużel bez wątpienia będzie jedną z najpopularniejszych dyscyplin przyszłorocznych The World Games 2017. Turniej zostanie rozegrany 29 lipca w formule dawnych Mistrzostw Świata. Par, to znaczy 21 biegów, 7 duetów plus rezerwowi walka. Każdy z każdym. W kadrze Polski są Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Maciej Janowski. Skład ten może jeszcze ulec zmianie ze względu choćby na formę poszczególnych zawodników i ewentualne kontuzje. Przypomnijmy, że The World Games 2017 to ponad 4000 sportowców z około 100 krajów. To 31 dyscyplin, z czego 4 na zaproszenie wybrane w głosowaniu przez mieszkańców miasta. Wrocławianie postawili na żużel, futbol amerykański, kickboxing oraz ergometr wioślarski. World Games dopiero w lipcu, wyjątkowy czas dla żużla. Już choćby w najbliższy poniedziałek o 19:00 w Multikinie Arkady odbędzie się prezentacja Betardu Sparty. Będzie można poznać skład drużyny, nowe twarze i porozmawiać się na przykład z liderami, którzy w zespole występują już długo i są wizytówkami żużla na Dolnym Śląsku. Wielu ekspertów podkreśla, że skład, jaki udało się zbudować Sparcie na 2017 rok, śmiało stawia tę drużynę w gronie kandydatów do walki nawet o złoty medal Mistrzostw Polski. Pierwszy raz wrocławianie, przypomnę, do zobaczenia w poniedziałek w Arkadach. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl